wchodzę sobie dzisiaj na serwer i widzę, że jest tutaj jakaś zielona kostka z napisem tajne tylko dla Tosta. Co oznacza, że dostałem jakąś bardzo tajną wiadomość i naprawdę jestem mega ciekaw, co to może być, dlatego od razu odpaliłem nagrywanie, bo muszę to koniecznie z wami sprawdzić. Ale jednak zanim to wszystko sprawdzimy, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja na tym kanale, widzowie, bo zbliżamy się do końcówki tego roku, słuchajcie. Jest, dzisiaj jak to oglądacie, jest 28 grudnia, czy wy to rozumiecie, jest 29, 30, 31 i mamy nowy rok. Tak naprawdę poza tym filmem zostały nam ostatnie 3 filmy w tym roku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście ze mną przez ten ostatni rok. Ja wam bardzo, widzowie, już w tym momencie dziękuję, że kolejny rok razem przetrwaliśmy. Wiecie, który to jest rok? Ja zacznę w 2020 roku 10 stycznia nagrywać palionowo. Więc tak naprawdę 10 stycznia w tym roku teraz to będzie. Minie dokładnie 3 lata, jak nagrywam palionowo. Ej, to jest naprawdę mega dużo. To jest naprawdę mega, mega dużo. Rozwaliłem sobie tutaj, widzę teraz świecącą jagodę. No cóż, trudno. W każdym razie wróćmy do tego, co tutaj mamy. Zanim jednak, to ja muszę ściągnąć koszulę, bo szczerze to już tak tutaj, że tak powiem, emocje sięgają zenitu, że tak powiem, aż mi się gorąco zrobiło. Tym bardziej, że jest jakaś tajna wiadomość dla mnie, a jestem mega ciekaw, co to za tajna wiadomość może być i co tutaj w środku będzie. Jestem w ogóle ciekaw, kto to dał i kto daje takie tabliczki. No w sumie ja tak zawsze daję z takimi ten, ale no nie wiem, w sumie, dobra, nieważne. Rozwalmy to. Rozwalmy to, czekajcie, nie wiem, jak tam się mam się dostać, co tam jest. O, skrzynka jest jakaś, nie mogę jej otworzyć, muszę to rozwalić całkowicie, dobra, otwórzmy to. Mamy książkę, szczerze, nie dziwi mnie to, ale dobra, rozwalmy to całkowicie, bo w sumie nie ma sensu, żeby tutaj było. Ej, za każdym razem, jak rozwalam blok, to mam taką lekką ścinkę, teraz zauważam, jakoś tak ostatnio mi się to zaczęło robić, nie wiem, o co chodzi. Nieważne, dobra, zobaczmy tą książkę, zabierzmy ją z tego, zabierzmy tą skrzynkę, wyczyśćmy to tak, żeby tutaj nie było syfu. I teraz tak, książka, przeczytajmy sobie ją w środku, jestem w ogóle ciekaw, od kogo ona jest. Siema Toast, nie jest dobrze, dostałem info, że mały Herobrine jest zły i chcę wrócić na palionowo, ale o wiele silniejszy niż wcześniej. Obawiam się, że mamy spory problem. Proszę, jako że masz laboratorium, ogarnij jak najwięcej potek na niewidzialność, leczenie i w sumie to, na co możesz, bo nie wiem, jak mocny on będzie. Musimy się spotkać i ustalić, co robimy, ale przede wszystkim musimy zachować spokój, dlatego przygotuj się, ale nie mów nikomu o tym. Nie ma co siać panikę. PS, jak możesz, to daj mi do skrzynki w domu kilka potek i co tam uda ci się przygotować. Pozdro, Palion. Okej, dobra, czyli jest to od Paliona. Dobra, 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 czyli Palion zostawił mi wiadomość tutaj. Ej, w sumie to wyjaśnia, dlaczego zielone bloki. Ale dobra, czy on dostał wiadomość od małego Herobrine'a? Ej, to jest mega mocne, to jest mega mocne. Tylko ciekawe, jak on dostał tą wiadomość tak swoją drogą. Ale dobra, nieważne. Siema, jeszcze raz to przeczytajmy. Siema, Toast, nie jest dobrze, że dostałem info, że mały Herobrine jest zły i chce wrócić na Palionowo. Ciekawe, dlaczego jest zły w ogóle. No pewnie dlatego, żeby go tam zostawiliśmy w tamtym poprzednim palionowie. Ale o wiele silniejszy niż wcześniej. Obawiam się, że mamy spory problem. Proszę, jako że masz laboratorium, ogarnij jak najwięcej potek na niewidzialność, leczenie i w sumie to, na co możesz, bo nie wiem, jak mocny on będzie. Okej, czyli mamy dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia w takim razie. Ja w ogóle zgubiłem gdzieś mój dziennik. A jest tu? Nie, to jest przyznanie działki. Zgubiłem gdzieś mój dziennik. Dziennik, ucieczka Steve, ale to jest dziennik ucieczka Steve. Czy ja mam jakiś inny dziennik Herobrine, dobra, mamy dziennik Herobrine. Wydaje mi się, że to na tym się teraz skupimy. Tu mamy masę jakichś moich książek. Co to jest za książka? Bardzo chętnie cię poznam, spotkajmy się u mnie jutro. Dobra, to jest jakaś nieważna książka, już możemy ją wyczyścić. Odłóżmy tu, zawsze ma taki składzik swoich książek, ale muszę mieć jakieś miejsce, gdzie będę składował sobie książki, te wszystkie dzienniki, wiecie, o co chodzi. Tak jak jest pokój nauczycielski, tak muszę ja mieć tutaj taki swój pokój nauczycielski, gdzie będę składował dzienniki. Chociaż teraz to już nie te czasy, kiedyś to były papierowe dzienniki. Ja jeszcze pamiętam ten czas, jak nie było elektrycznych dzienników. Przysięgam, widzowie, ja wiem, że wielu z was może tego nie pamiętać, chociaż pewnie są jeszcze tacy, co może to pamiętają, ale za moich czasów, tak naprawdę dziennik elektroniczny w moim przypadku pojawił się dopiero gdzieś w gimnazjum i na końcu dopiero w technikum, a w czasach, jak byłem w podstawówce, to ciągle były papierowe dzienniki i to była niezła jazda. Dobra, uwaga. Dziennik ucieczka Steve. To już jest zamknięty dziennik, więc możemy go odłożyć. Wydaje mi się, że nawet moglibyśmy go podpisać tak swoją drogą, bo on tutaj ma kilka jakichś takich ważnych rzeczy, wydaje mi się, które mogą nam się w przyszłości przydać, ale już nie będziemy tego edytować. Podpis zakończone. Tak możemy zrobić. Podpisane i podpiszmy dziennik do końca, mamy to zapisane. Teraz tak, dziennik Herobrine, co my tu mamy? Dowiedzieliśmy, tu mamy jedną stronę tylko, czyli możemy to kontynuować. Dobra, co wiemy? Lubi adrenalinę, nie słucha się, okej, to są takie rzeczy. Dobra, teraz tak, zróbmy kolejne. Mały Herobrine wraca. Dobra, zróbmy taki sobie tytuł tej strony. I teraz tak, przygotuj. Musimy przygotować potki, przygotujmy w sumie. Możemy przygotować jakieś książki na enchant. Dobra, to możemy przygotować. I możemy przygotować trochę diaksy i nederite, tak to się pisze, netherite,
na zbroję. Dobra, możemy takie rzeczy dzisiaj to przygotujmy. W sumie wydaje mi się, że to jest coś, co jesteśmy w stanie się przygotować. A to jest książka, co to jest? A to jest ta wiadomość od Pawła. Dobra, okej, czyli tą wiadomość na razie sobie dajmy tutaj. Dziennik Herobrine zostawmy sobie tu. Okej, czyli mamy wszystko. Dobra, zacznijmy może od tego, żeby przygotować te potki. Wydaje mi się, że to jest taka najlepsza rzecz. Ja tutaj gdzieś miałem właśnie te butelki. Muszę wszystkie zebrać, bo to jest wszystko, co mi zostaje z takich różnych właśnie śledzeń i innych takich rzeczy. To mi zostaje później tu w skrzynkach i ja już widzicie, jak ja tutaj mam syf. O, to są w ogóle kolejne książki, nie? A to co to jest, kurczę, to jakieś instrukcje? To jakieś stare bardzo, o Jezu, od SpongeBoba jeszcze. To bardzo stare. O, tu mamy 3 razy wodę, to jest właśnie takie rzeczy, które muszę zabrać ze sobą. Tutaj nic, dobra, tu nie mamy. Tutaj też nie będzie, teraz tak, zerknijmy, tu nie ma. Znaczy tam jest teraz te dzienniki są. Tu, mamy kolejne butelki, właśnie o to chodzi, że ja wiem, że ja tutaj gdzieś je miałem i ja muszę teraz je wszystkie skompletować, bo musimy zrobić jak najwięcej potek, to jest bardzo ważne. 12 mamy, dobra, to nam powinno wystarczyć, tym bardziej, że ja w laboratorium jeszcze powinienem trochę mieć. No ale zbierajmy do tego jak najwięcej wody się da, okej, mamy sporo wody. To wszystko jest woda, to wszystko jest water, no effect, dobra, świetnie. Tu mi nikt nic nie zostawił, świetnie, możemy lecieć do laboratorium, więc ogarnijmy jakieś potki. Wydaje mi się, że na niewidzialność to są najważniejsze potki, tak szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że poza tymi na niewidzialność przydałoby się również ogarnąć na przykład odporność na ogień i leczenie na przykład, takie rzeczy. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Mamy weaknessa, to jest ten, mamy strange'a, dobra, strange'a tu mamy 2 i regenerację, dobra. To są takie rzeczy, które nam się na pewno przydadzą, będziemy potrzebować tego więcej. Czemu ja mam tylko jeden stół tutaj? Kto mi zabrał te wszystkie stoły, że ja ich już tutaj nie mam? To jest nienormalne. Dobra, ogarnijmy tak, może ogarnijmy najpierw na potkę na niewidzialność. Ja z tego co pamiętam, to tutaj trzeba było mieć marchewkę, więc dajmy marcheweczkę. A nie, czekajcie, przepraszam. Najpierw to trzeba było oczyścić brodawą, więc oczyśćmy to brodawą. Zróbmy tak. Później to, żeby była potka widzenia w ciemności, tak to było. A później dodajemy do tego oko pająka, to sfermentowane i wtedy nam się robi chyba, tak? Ej, czekajcie, bo... Zawsze, już tyle razy robiłem to potę, a ja nigdy nie potrafię jej zapamiętać. Dobra, mamy poisona też, dobra, weźmy go w sumie, może nam się przydać. Odłóżmy go tutaj, bo to są takie rzeczy, tylko ją narzucano by trzeba było zrobić. Dobra, co my tu mamy? Tak, teraz to, okej, czyli dobrze myślę chyba, dobrze to robimy, tak mi się wydaje. Ej, ja muszę, naprawdę, ej, wiecie co ja zrobię? Ja w tym momencie odpalam sobie przeglądarkę i znajduję sobie tak, potki w Minecraft. Tak sobie to, jak zrobić, kurczę. Mamy tutaj ten i teraz tak, czy ja tutaj mam jakieś, o, tu jest w ogóle jakiś spis, jak stworzyć Minecraft, dobra, czekajcie, mam tutaj jakieś, że tak powiem, propozycje do tego, jak to można zrobić, więc zobaczmy tutaj, ja, wy tego nie widzicie, ale może zrobię to tak, żebyście widzieli to również. Więc zróbmy tak, jak widzicie, mam tutaj przeglądarkę i teraz tak, wejdźmy sobie w grafikę i tu jest szansa na to, że będziemy mieli, o właśnie, coś tego typu. Zróbmy to, o, tu jest jakaś strona, nam się otwiera i mamy to. Dobra, zróbmy coś takiego, ja sobie zrobię screena tego wszystkiego, żeby mieć to po prostu na ekranie obok i żebyśmy mogli, że tak powiem, sobie na to patrzeć. Taki jest plan, dobra, mam to zrobione, okej, możemy to zamknąć. I teraz tu widzę wszystkie potki, jak się robi, to jest to, co ja właśnie chciałem mieć. To jest najprzydatniejsza rzecz, teraz to, że mam kilka monitorów, też mi się przyda. Dobra, mam to zrobione i teraz tu widzimy, jak te potki się robi. Wy nie widzicie Minecrafta, ale już będziecie go widzieć, dobra. Mamy zrobioną potkę widzenia w ciemności, świetnie. I teraz z tego, co pamiętam, jeszcze tu się o nie, to jest taka pikseloza, ja tego nie widzę, ale dobra, tu znajdźmy, jest zwykła woda. Do niej wrzuciliśmy brodawkę. Słuchajcie, gdzie to jest? Ej, to jest tak skomplikowane, jak ja na to patrzę. Ej, nie ma, tu jest marchewka, tu. I teraz jakbym chciał dodać... Okej, tu jest... Dobra, czyli dobrze myślałem, czyli musimy dać teraz to sfermentowane oko, dobra. I w ten sposób zrobimy potkę na niewidzialność, tak to wychodzi. Ej, dobra, musimy, wiecie co, musimy ogarnąć więcej tych stołów. Muszę mieć lepszą produkcję tego wszystkiego. Z tym, że ja, no mam z czego zrobić w sumie, mam z czego zrobić te stoły. Ale wydaje mi się, że one gdzieś były w ogóle, dlaczego one mi wszystkie stąd znikły? Kto mi je pozabierał? Ej, to jest mega niesprawiedliwe, że tak się stało. Dobra, czekajcie, niech tam się robią te potki. Ja w tym czasie, szybko, bo nie mamy czasu tak naprawdę. Musimy, znaczy też było bez paniki, więc spokojnie, bez paniki, nie panikujemy. Robimy to na spokojnie. Wiecie co, dobra, zrobię sobie nowe te stojaki. Je się robiło, uwaga, je się robiło w sposób następujący, że potrzebowaliśmy stona. To ja nie mam stona oczywiście. Tak wygląda sytuacja, dobra, weźmy to. Musimy to szybko przepalić. Tam na dole mam, tam na dole nic nie przepalę. Blok konkretu, dobra, czy ja tutaj mam w piecu węgiel? Proszę. Nie mam. Nie mam węgla, naprawdę! Niedobrze. Dobra, zróbmy tak w takim razie. Weźmy w ogóle expa, to mam fajnie. Ale weźmy sobie na szybko tą lawę tu, zdobyłem sobie ją uzupełnię później, ale na dany moment potrzebna ona jest gdzie indziej. Nabierzemy ją, tu wychodzimy. Okej, tu zamurujmy to z powrotem. Okej, świetnie. I teraz przepalmy to tutaj, będzie szybciej. Zróbmy tak.
Nie da się tu przepalać, to trzeba zrobić tu. O kurde, no dobra, niezła jazda. Dobra, przepalmy to tak, żeby mieć jak najszybciej stone'a, bo potrzebujemy do tego. I teraz tak, ja muszę zobaczyć, jak to się kraftuje. Bo ja nie pamiętam troszkę, szczerze mówiąc. Coś mi tam świta, ale nie jestem pewien. Dobra, tu. I teraz tak, czy tutaj gdzieś będzie do skraftowania to pokazane? Wydaje mi się, że może być ciężko, bo nie mam tego Blaze Roda, a on jest chyba kluczowy w tym wszystkim. Przeglądamy i no właśnie, nie ma go. Dobra, czyli potrzebujemy tego Blaze Roda. Dobra, weźmy tego Stone'a jak najwięcej. Wydaje mi się, że tam trzeba było 3 albo 4, weźmy 4 na wszelki wypadek, żeby... Albo dobra, wiecie co, niech to się przepala, ja w tym czasie nie będę tracił czasu. Szybko się tu przelecę, bo to jest chwila, moment. O, patrzcie, jak idealnie wlatuje jedną fajerwerką. I weźmy te Blaze Rody, żeby po prostu to zrobić. Ja i tak mam sporo tych do zasilania, więc nie mamy co się przejmować. Poza tym do Netheru zawsze można pójść i to szybko wyekspić. Tym bardziej, że mamy jakieś miecze na lootingu, to to będzie leciało jak świeże bułki. Dobra, i teraz tak, bierzemy to. I jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak i tak. Nie, czyli to jest tak i tak. Nie? Ej, jak to się robiło? Ej, nie pamiętam, ja to już tak dawno craftowałem. Ja mam tak problem zapamiętać takie proste rzeczy. To jest niesamowite. Dobra, gdzie jest... Gdzie to jest? Ej, nie ma tego. Nie ma tego. Czy już minęło mi to gdzieś? Ej, nie ma... Dobra, jest. Ach, dobra, to był zwykły cobblestone. Nie, nie wierzę, naprawdę zmarnowałem to. Dobra, niech to się już przepala, trudno, będziemy mieli stone'a. Lepszy rys niż nic, a tu weźmy sobie tego kobla. I naprawdę ja byłem w świecie przekonany, że to jest z kobla. Znaczy ze stone'a. Dobra, robimy tak, dobra, zróbmy sobie od razu przesadziłem, dwa stanowiska nam wystarczą. Ponieważ tam mamy już jedno, więc więcej, chociaż nie, moglibyśmy zrobić więcej w sumie, co mi szkodzi. Dobra, zrobimy sobie na miejsce najwyżej. Dobra, tu lądujemy, ok, jesteśmy. I teraz tak, tu stawiamy, tu możemy postawić, tu, dopatrzcie, ile my tu możemy jeszcze zrobić. Nie gadajcie, że tu craftingu nie mam. Nie, wykręci mnie zaraz, wykręci mnie, ja tu nie mam craftingu? Jak to jest możliwe, że ja nie mam w moim laboratorium craftingu? Dobra, widzicie, muszę latać jak wściekły, ale dobrze, dobrze, takie rzeczy trzeba naprawić, żeby był już crafting. Dobra, mamy crafting, patrz, nawet skraftowany, więc lecimy szybko sobie go tutaj damy, żeby był. Bo to jest dla mnie niesamowite, że my nie mamy craftingu w takim miejscu, to powinien być tutaj w ogóle, to tutaj powinna być najważniejsza rzecz, nie? Gdzie ją dać teraz, gdzie ten crafting? Dobra, dajmy go na razie tu, niech sobie jest w tym miejscu i zróbmy jeszcze z 4 stanowiska takie, albo zróbmy 7, a co ja tam będę się przejmował? Dobra, na jednego nie trafiło, robimy tu. Dobra, to trochę mnie poniosło. Ale, ale jest dobrze, widzowie, teraz mam, dobra, patrzcie, robimy ten, wypełniamy to wszystko na każdym, patrz, dalej mam za dużo. Dobra, poniosło mnie lekko, ale to zrobimy teraz w takim razie taką sytuację, że w tym craftingu zrobimy sobie szybko, oj nie tak, tak, oj nie tak, oj, jak to się robiło? O nie, to jeszcze raz to trzeba było przepalić, żeby mieć tam fajną. O nie, dobra, nieważne, już, nieważne, to już nie męczmy się z tym. Włóżmy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, idealnie, idealnie wręcz, no po prostu perfekcyjnie. Dobra, tu mamy zasilacze, więc zróbmy zasilacze. Dobra, zróbmy, dajmy tutaj po kilka ich, tak żeby tutaj coś było. Tutaj, dobra, mamy to. Dobra, tutaj. Tutaj, okej. I dobra, to na razie tyle, dobra, to nam wystarczy. I teraz tak, zróbmy jeszcze więcej. Kurczę, odłożyć to chciałem. Zróbmy jeszcze więcej tych potek na niewidzialność, to jest najważniejsze. Tu mamy potki, tu i teraz robimy tak. Jedno. Jedno, okej. Jedno. I tu jedno. I to jest cały sorcik, który tu zrobimy, to będą potki na niewidzialność. Teraz będziemy mieli tego o tyle. I będziemy, że tak powiem, szczęśliwi. Tu mamy na 3 minuty, trzeba to wzmocnić, więc zróbmy to na więcej. I dajmy to. Dajmy... Aha, tu musi nam się zrobić najpierw to jeszcze. Więc teraz dokładamy tak. Robimy w ten sposób i robimy tak. I teraz szybciej będzie nam to się dawało. I świetnie. I świetnie. I w ten sposób to ma wyglądać. Tu nam się robi, będziemy... No patrzcie, jaka produkcja. No po prostu to jest coś niesamowitego. Teraz wydaje mi się, że teraz jak się nauczę, to już nie ma mocnych na mnie. Wiecie, o co chodzi. Teraz to już jestem mistrz w te klocki. Dobra, mamy na 8 minut. Bierzemy to wszystko oczywiście i układamy tutaj niewidzialności, tak żeby one idealnie wyglądały. Tu zrobię sobie te, bo tutaj trochę nam to zajmie, tak mi się wydaje. Myślę, że te dwa piętra będziemy mieli na to wszystko. Więc git. I teraz tak, tu... Night Vision, dobra. I teraz wszędzie musimy dać to. Musimy to zebrać znowu i zróbmy coś takiego. Okej, okay. Łup, jedno, łup, drugie, łup, trzecie, łup, czwarte. Dobra, mamy to. Czyli to jest 4 razy 3, a 4 razy 3 to jest 12, czyli będziemy mieli tutaj, no, potęgę będziemy tutaj mieli, ewidentnie. Dobra, niech to się nam zrobi i jeszcze to przedłużymy redstone'em, więc zróbmy tak i... Dobra, tak i możemy przedłużać. Łup. Ej, co to jest?
Czemu to jest Night Vision? Ej, dlaczego mi się tutaj... Co jest? Co tu się stanęło? Dobra, to mi nie przeszło coś. Dobra, nieważne. Wzmacniajmy to w takim razie. Tam się coś zepsuło mi. Ja chyba... Aha, bo ja chyba jak kliknąłem to, że zebrałem, to mi się to wszystko zebrało. Dobra, rozumiem. Rozumiem, nie musicie na mnie krzyczeć. Wiem już, o co chodzi. Dobra, czyli musiałem to zrobić tak. Okej, tu i teraz tu musimy uzupełnić, bo tu się nam zrobi i robimy szybko tak. O, robimy to wzmacniane, elegancko. Jak to tu wygląda? Kończy się to wszystko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Elegancko robimy tu. Tutaj, 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 tu, 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 tu. Zróbmy tak, żeby to oddzielić. I mamy jeszcze 5 slotów. Czyli te sloty, no, nam nie wypełnią tego, ale już mamy naprawdę pokaźną sumę, mamy potęg na niewidzialność. Teraz to już nam się tak szybko nie skończy. Dobra, ogarnijmy jeszcze jedną potkę. Ej, mam tutaj taką pikselozę na tym, że ja totalnie nic nie widzę na tym screenie, co ja sobie go zrobiłem, więc w sumie średnio tutaj cokolwiek widzę. Jeszcze raz odpalę sobie to wszystko i zobaczmy jeszcze raz, jak to wygląda. Ten screen jest zdecydowanie beznadziejny do robienia tych potek, ale tu jest lepszy, tu jest lepszy. Dobra, otworzę sobie to w osobnym, czy tam skopiowałem sobie to, ale otwórzmy to w osobnej karcie. Czy jestem w stanie to jakoś, nie, tu skróluję znowu, mam pikselozę, dobra. Tu to najlepiej wygląda, więc zróbmy tak, powiększę sobie to. Wiem, że wy widzowie tego nie widzicie, ale spokojnie, ważne, że ja to widzę. I teraz możemy robić potki. I teraz tak, żeby zrobić miksturę regeneracji, potrzebujemy zrobić najpierw brodawkę, a później musimy dać łyzę gasta? O kurde, ja chyba nie mam łyzę gasta, tak, dobra, regeneracji nie zrobimy. Odporność na ogień, magmowy krem potrzebujemy, magmowy krem mamy, ale tylko dwa. Dobra, zróbmy dwie na regenerację, w sensie to będzie 6 w sumie, które zrobimy, więc musimy zrobić najpierw brodawkę. Aha, tylko ja nie mam w ogóle już tych. Nie mam już szkła. Fajnie, fajnie, fajnie wiedzieć, dobra, więc musimy ogarnąć jakoś więcej butli, bo wszystkie wykorzystaliśmy w sumie na to, co nie trzeba. Ej, dobra, tak mam, teraz macie lekcję w ogóle robienia potek, że się w głowie nie myśli. Ej, dobra, tu zrobimy z tego trochę. Pytanie, ile z tego zrobi się nam tych szklanek? 3. No to niewiele jest w sumie, to jest w sumie to jest nic. Więc potrzebujemy więcej. Przydałoby się przepalić piasek, ale oczywiście... Tak, nie mam piasku, na pewno nie mam piasku, bo tutaj już jakby... Ja nawet nie wiem, skąd ja mam ten piasek tutaj zdobyć. Więc piasku tutaj na pewno nie mam, ale zobaczmy, czy jakieś szkło nam się nie ostało przypadkiem. Jest 6 butelek, dobra, to nam starczy. Dobra, zrobimy 9 w takim razie, czyli na 3 stanowiska będzie trzeba działać. Okej, robimy to, robimy to. Nie ma to tamto. Tu lecimy do środka. W tym momencie tutaj, to tu jest nieskończone źródło wody, które mam właśnie do tego, żeby nabierać sobie tą wodę. Nieskończoność, to jest lepsze niż te kotły, szczerze mówiąc. Dobra, bierzemy, dajemy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I teraz tak, tutaj dajemy potę. Tutaj dajemy, znaczy brodawkę tutaj i tutaj dajemy brodawkę. Musimy to oczyścić. Tego już nie będziemy potrzebować, możemy to odłożyć. Następne, co będziemy potrzebować, to magma cream i to będzie nam, to nam da odporność na ogień. A my to wzmocnimy oczywiście jeszcze redstone'em. Redstone mamy w sumie, więc to możemy odłożyć tutaj też te oczy, możemy odłożyć marchewki. Potrzebujemy tylko te dwie rzeczy, dobra, więc zróbmy sobie tak, żebyśmy mieli to blisko, okej. I teraz tak, najpierw stawiam... O nie, ja nie mam magmy jednej. Dobra, zróbmy to, tak, patrzcie, i teraz zanim to się skończy, to ja ogarnę magmę kolejną, wiecie? Taki myk. Lecę do paliona. On mi zlecił, to nie obrazi się, jak lecę do niego do skrzynek i szybko zobaczę, czy on przypadkiem magmy tutaj nie będzie miał. No, wydaje mi się, że jesteśmy, że tak powiem... No... Cienko, cienko. O nie, on nie będzie miał. On nie najgorzej. O ile on jest bogaty, on jest bogaczy. Dobra, tu nie mamy. O! O, ale ma blaze rody, to tu, patrz ile on ma tego, dobra, zapożyczam to, przepraszam Paweł, ale zapożyczam to, potrzebuję to, skoro mam ratować tutaj i zrobić te poty, to zapożyczę, i tak tutaj widzę, też ma tutaj, patrzcie, stanowisko, małe mini laboratorium, zapożyczę sobie tego trochę i ogarnijmy, czekajcie, od kogo ja bym, kto może mieć magmę? Wydaje mi się, że najszybciej ja to ogarnę sam, lecąc do Netheru, w sumie tak mi się wydaje. Wiecie co, ogarnę jedną magmę, tak żeby po prostu poza tymi potami coś jeszcze innego zrobić w tym odcinku. Polecimy sobie szybko ogarnąć po prostu tą magmę. I zaraz chwilę momentem będę miał, patrzcie, ja już tutaj, że tak powiem, lokalizacja. O kurde, wariacie, nie strzelaj do mnie. Szybko, dobra, robimy tak, lecimy i ogarniemy szybko jakąś magmę. Magma. Potrzebujemy magmy. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj zaraz powinno nam się wyłonić. Polećmy sobie tu trochę wyżej. Nie widzę, ale dobra, lecimy dalej. Boże, jak mnie dawno w Netherze nie było, nie? Czuję się nawet dziwnie będąc tutaj, ale okej. Polećmy tu. Czy nie ma tu naprawdę magmy żadnej? Naprawdę to jest taki rarytas, żeby magmę mieć? Ja wiem, ona musi być na takim bionie tam jest biom, na którym ona będzie, dobra, patrzcie.
To jest to, co zaraz nam się magma ukaże. Jestem tego pewien, one są tutaj na tym biomie, najwięcej ich jest. Patrzcie, no wiedziałem, oczywiście, już skaczę, już się pokazała. Dobra, chodź tutaj. Ej, nie spadaj, ja potrzebuję ciebie. Chodź tu, podskocz do mnie, dobra, świetnie. Dobra, o patrzcie ile dała magmy, dobra. Później wrócę po to, żeby mieć więcej, na razie więcej nie potrzebujemy. A ja póki pamiętam drogę powrotną do domu, to wracajmy czym prędzej się da. Teraz jak jest w ogóle opcja latania w tym netherze, bo mam tą fajerwerki i ten, to jest w ogóle o wiele łatwiej. Więc możemy szybko podróżować. Zgubiłem się. Nie jest dobrze. Okej, czy tutaj to było? Oj kurczę, mamy problem. O dobra, tam to jest, tam jest jakiś portal. Dobra, nieważne jaki, ważne, że jest. Nie wiem gdzie wyjdziemy, ważne, że gdzieś wyjdziemy. To jest w sumie najważniejsze, więc robimy wlot w portal. Proszę, wyjdźmy tam gdzie trzeba, to jest inny portal, ja wiem, ale wejdźmy tam gdzie trzeba, co? Czy będę musiał szukać, gdzie mam teraz być? O kurde, jestem, wiecie gdzie ja jestem? O kurde. Dobra, patrzcie gdzie ja jestem. Tutaj była kiedyś baza SpongeBoba. Ona tam się ostała jeszcze, co jest grane? Niesamowite, dobra. Dobra, to git, niech ona tam jest jeszcze. To fajnie, że tam w ogóle było coś. Dobra, lecimy zrobić tą potę ostatnie. Kończy mi się fajerwerki. Będę musiał skoczyć sobie na stragan, tam mam więcej fajerwerek do sprzedaży. Ja na szczęście mam za freeko, więc git. Dobra, wylećmy tutaj i teraz zróbmy tą ostatnią magmę. Moglibyśmy w sumie zrobić jeszcze więcej, skoro mam te butelki. Więc zróbmy w sumie raz, dwa, trzy. Zróbmy jeszcze tu, raz, dwa, trzy i to było tak, dajemy najpierw brodawę, dajcie mi tą brodawę szybko. Tutaj robimy brodawę jedną dajemy, tutaj bierzemy, mamy to i tu musimy, tu mamy fire resistkę też, ale tu nie mamy, dobra, czyli tu dajemy to. A tu wzmacniamy, robi się, tutaj się robi i tu zrobimy jeszcze jedną i to będzie już, to finito, to już zrobimy, tu patrzcie jaki długi odcinek mi dzisiaj wyszedł, ale przynajmniej mamy coś ogarnięte porządnie i teraz będzie git. Dobra, dajemy to, to nam się oczyściło, tu nam się kończy robić, git i tu mamy fire resistkę i wzmacniamy ją teraz, okej, tu mamy już po 8 minut, okej, świetnie, tu mamy po 8 minut, cudownie. Cudownie bym rzekł, dobra, robimy tu, dajmy tak, to zróbmy teraz, na razie. Trochę ich będę miał, więc fajnie, bo fajne ryzyki nam się na pewno przydadzą. I tutaj mamy na 3 minuty, ale one się wzmacniają, tu jest na 3 minuty, musimy dać więcej. Tu nam się zrobi raz, dwa, trzy, okej, mamy to. Bierzemy raz, dwa, trzy i będziemy mieli jeszcze trzy, więc git, będziemy mieli tylko naprawdę sporo. Ej, dobra, to jest, te potki już nam się naprawdę mega opłaca zrobić. Jedyne co, to ja, patrzcie, zrobię tutaj jeszcze tam jedną skrzynkę i robimy tak. Lecimy po full. Okej, już za dużo mam. Dobra, dajmy te wszystkie tutaj, zbierzmy to wszystko stąd. Okej, bierzemy do końca. Mamy to świetnie i teraz, okej, coś, o, jedna mi została, dobra. Jedną damy na razie sobie tutaj w takim razie. To nam się zrobiło, świetnie, możemy tutaj dać, okej, ja muszę coś Pawłowi zanieść, bo on chciał, żebym mu zaniósł, więc damy mu tak, damy mu z dwie potki na to, damy mu dwie potki na to i tam dałem sobie cel jeszcze, czekajcie, bo ja w tej książce, patrzcie, się tak na tym skupiłem, zapomniałem o reszcie, resztę musimy zrobić książki na Enchant, Diaksy i Netherite na zbroję, dobra, wydaje mi się, że Paweł ma dobrą Netherite'ową zbroję, aczkolwiek tak samo Enchanty, więc tego już mu nie będę dawał, tak mi się wydaje, na razie dam mu potki, jak będzie czegoś potrzebował, to do mnie przyjdzie, ja też nie mam tego wiele, więc na razie dam mu po prostu tą skrzynkę z tymi potkami i mam nadzieję, że to mu jakoś na razie wystarczy. Zróbmy sobie jedną skrzynkę. Dobra, mamy skrzynkę. A, no ale wiecie co, to skoro ją daję tylko poty, to dam mu ich więcej w sumie. Więc dajmy może mu po trzy, tak żeby wiecie, żeby już. O kurde, gdzie się znalazłem? Jak ja tu się znalazłem? Dobra, dajmy mu po trzy poty. Dajmy mu jeszcze tą. I dajmy mu jeszcze tą. I możemy mu dać na siłę jedną taką. I możemy mu dać na regenerację, to mu damy, taki zestaw mu damy, ja więcej ich oczywiście porobię, tak żeby mieć tutaj być przygotowany na wszystko. Kończą mi się fajerwerki, ale to mu damy do skrzynki. Mogłem mu to dać z jakąś książką, ale wydaje mi się, że on to zaakceptuje, że mu to dam w ten sposób. Dajmy mu to po prostu tutaj i dajmy to tu. Tu myślę, że jest dobre miejsce na to, żeby to mu dać. Dajmy tak, tu jest książka, którą on mi dał. Wiecie co, no nie chcę w niej pisać, jakby wolałbym ją zostawić, chociaż wiecie co, dobra, nieważne, napiszmy tutaj, usuńmy to i usuńmy to, albo wiecie co, nie mogę kontrol zetnąć, o nie, no dobra, czyli musimy już zaakceptować to, że niestety, ale usunąłem całą wiadomość, trudno, w każdym razie ja tutaj napiszę, siema Palion, masz tutaj trochę potek, przygotuje nas na
tą albo tę walkę z małym Herobrine. Dobra, zostawiamy taką wiadomość tutaj. Niech to ma i co? Ja się pójdę dalej przygotowywać jakoś. Też pójdę teraz w sobie po te fajerwerki na stragan. A ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wygramy z Herobrinem, jak już wróci.